Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my właśnie wykonujemy misję znaleźć broń dla Dawuda. Masz? Świetnie. Proszę, to jest obiecany klucz do mojego lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest... Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Figurka Raya McCalla. Wiem, że to brzmi głupio, ale mój syn ją bardzo lubi. Ach, wymagający ziomek, muszę przyznać. Ogólnie rzecz biorąc, wykonaliśmy właśnie misję z dostarczeniem dla niego broni. Żal mi było faktycznie tego pistoletu, ale mam karabin, jakby nie patrzeć, a misja to misja. Trzeba zrobić. Patrzcie, to kurwa jeszcze nie to piętro jest. Tak więc tą sprawą się już zająłem i teraz chodźmy od razu, tak jak mówię, będziemy skupiać się na jednej misji. To od razu pójdziemy do tego lombardu i od razu weźmiemy tą figurkę dla tego całego ziomeczka. Jestem z drugiej strony ciekaw, co w tym lombardzie takiego się ukrywa, też was to ciekawi? Jeśli tak, to nie martwcie się, za chwilę tam pójdziemy i to zbadamy po Bladiemu, czyli po drodze będzie niezły rozpierdol. No ale dobra, skupmy się na rozgrywce, nie może być aż tak źle. Zobacz, mam nadzieję, że to nie jest na drugim krańcu mapy, hello. Poczekaj. Wiecie co, no nie ma takiej tragedii. Co to z niej? A, dobra, nie ma takiej tragedii, jest to stosunkowo niedaleko. Moment, coś jest nie tak. Poczekaj. Znajdź figurkę, to mi pokazuje, aha, bo to mi pokazuje do wyjścia. Bo to jest sprytne, bo to jest minimapa, to jest bardzo sprytna, że ona pokazuje wyjście. No i dopiero teraz jest pokazuje tam, gdzie muszę faktycznie pobiec. Zmienimy sobie na jakąś słabszą broń, bo nie chcę wytracić już tego całego korka mojego, bo korka sobie zostawiam tylko na super ekstra przypadki. Naprawdę, jakieś super ekstra konfrontacji, co zostawiam maczetę korek. A takie zwykłe przechadzki po mieście, to myślę, że normalna, o kurwa, normalna sprawa jak najbardziej tutaj wystarczy wszystkim, co nie? No dobra, jesteśmy już na miejscu, nawet nie musiałem robić żadnych cięć, bo to było w chuj blisko. Teraz jedyne, co trzeba znaleźć, to wejście. Chyba tutaj. Są tu jakieś miłe panie, co nie? Gospodarstwo widać ładne. No chyba tutaj. Chyba tak. Tak, przynajmniej... Ej, co się dzieje? Co się dzieje? A, utknąłem! Utknąłem! Nic mi nie jest. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Gdzieś tu na dole zresztą. Dobra, zobaczmy, co my mamy. Ej, zobaczcie, co tu się dzieje? Dobra, to powinien ich trochę zająć. A tymczasem ja to podniosę, wiecie? I wejdę do środka. Przypominam, jeśli nie dasz rady dotrzeć do wieży na czas, zasuwaj do najbliższego schronienia, żeby przeczekać noc. Powodzenia. Ej, zobaczcie, co tam się dzieje? Powiedziałem, idźcie zobaczyć, co się dzieje tam! Dobra, wchodzę. Kurwa mać, powiedziałem coś! Ach, ten brak kultury. O, ty wredny zombiaku! Wynoś się z mojego domu! Świeżo się wprowadziłem, wynocha stąd! Chyba muszę drzwi zamknąć, bo chyba nie rozumieją po normalnemu. Do widzenia! Ty żyjecie, źle żyć powiedziałem! Nie no kurna, masz ty cholerstwo jedno! Tyle ży... Nie no, niewiarygodne, tyle życia posła się jeba. No patrzcie, i nadal im całą broń przez was popsułem. Ach, masakra po prostu. Człowiek próbuje tu kulturalnie pójść do sobie do lombardu, co nie, poszukać, zobaczyć, co w nim jest. A tu kurna człowiekowi spokojnie nie dadzą. Zamaskuję się zaraz, żeby było potajemnie, tak? Bardziej. A chuj, muszę ich zabić, bo nie wydostanę się stąd. Wynocha stąd! Darmo zjady! Co je? Ej, co ty tu robisz po drugiej stronie? Już? Już zadowoleni wszyscy? Jesteście wszyscy martwi? Już jesteście szczęśliwi w końcu? Trzeba było się tak pchać? No właśnie, nie trzeba było. No i bardzo dobrze, no i elegancko. Dobra, wróćmy do penetracji. Czyli tak, apteczka, o chemikalia, o kurwa. Ja pierdolę, ile rzeczy.
Bogactwo. To jest akurat słabe. No nie, no mam max. To też mam max. Kurwa, bogaty jestem. Gwoździe. Nikt nie idzie. O, gwoździe, to części metalowe. Bogaty jestem nareszcie. Po co mi to, kurwa, bladi? Niektóre rzeczy się nie bierze. Dobra, ale ja tu jeszcze figurkę mam znaleźć. Sznurek weźmiemy. To też zostawmy. Jeszcze, o, jest i figurka. Dobra, czyli krótko mówiąc, znaleźliśmy i figurkę. No, co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy jakieś parę... O, poczekaj, poczekajcie, tu chyba wytrychy. O, jest, jeszcze jeden wytrych się ukrył. No i poza tymi milionami rzeczami, tu chyba jednak niczego już więcej nie ma. Jeszcze notkę ktoś zostawił, żeby było wesele. I tu coś chyba jeszcze jest, tak? Chociaż nie, to jest tylko ten złom. Dobra! Czas się przyczaić, ludzie. Znajdźcie spokojny kąt, żeby przeczekać noc. Poczekaj, którą mamy godzinę? Zobaczmy. 22:22. Nie ma tragedii. No dobra, po tym... I do zobaczenia jutro. Po tym małej penetracji wracamy do wieży. Uwaga wszyscy, mówi Brecken. Jeśli ktoś spotka Dawuda, niech szybko sprowadzi go do wieży. Jest uzbrojony, powtarzam, uzbrojony. Podczas ucieczki postrzelił strażnika. O, choroba. O, cholera, słyszeliście, co się wydarzyło? Niejaki Dawud jest uzbrojony i kurwa się jest spustoszenie. Wróć do wieży i dowiedz się, co się stało. Czy wychodzi na to, że daliśmy mu broń, to nie do końca było tak, że on chce dla bezpieczeństwa. Kurwa, ale wiecie, co by się jeszcze przydało? Przydałoby się zdrzemnąć, zanim dowiemy się, co się dzieje takiego. Ale kurwa mać, to, co usłyszeliśmy, nie świadczy, nie mówi nam, nie zapowiada niczego dobrego. Dobra, chodźmy się jeszcze szybko zdrzemnąć do rana, ponieważ bieganie w nocy naprawdę może być fuj niebezpieczne. No, zdrzemnijmy się, wiecie, żeby już było, żeby już faktycznie... Mam dla ciebie. Tu jest do nocy, ale zdrzemnijmy się ogólnie rzecz biorąc do rana. Wiem, że nie powinienem przerywać misji, bo Dawud teoretycznie mógłby uciec w tym czasie, ale dobrze wiemy, że to nie ma żadnego znaczenia. Poczeka, że tak powiem, poczeka, na bladiego poczeka. Dobra, chodźmy na górę zobaczyć, co się kurwa wydarzyło. Co ten cały Dawud zrobił z moją giwerą. Mam nadzieję, że że tak powiem, uda mi, jak już go zabiję, bo zrobił rozpierdol, to zabiorę mu tą broń z powrotem. Dobra, co tam się stało? Słyszałem strzały. Wiedziałem, że kiedyś nie wytrzyma. Tylko skąd wziął broń? Dobrze, że nikogo nie zabił. O, czyli widać, że ktoś kurwa na górze robi niezły rozpierdol. Może popełnił samobójstwo. Nie wiem, za chwilę to sprawdzimy, co się kurwa wydarzyło. To jest tutaj. Halo? O kurwa, coś czuję, że to będzie ciężka rozmowa. Co się stało? Gdzie jest Dawud? On uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało? Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał Samiego. Zabrał mojego syna. Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. La la la, Dawud mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. No i widzisz? No i co? No i po chuj była ta cała zabawa. Coś nowego dla ciebie. Jakiś Irwin. Pomóż z Irwinem, też jest taka misja. Pomów z Irwinem. Ciekawe gdzie? Martwy obiad. To jest jakaś inna misja. Tą misję porwanie, tak? Nie, nie. To było jakoś inne. To było zadanie typu
O, rewolwerowiec, czyli krótko mówiąc, został niestety porwany. Prawdopodobnie, tak zakładam, że jeszcze go spotkamy i wtedy pewnie rozwinie się to zadanie poboczne. Odpowiedz mi, skurwysynu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny, przysięgam. Czekaj, nie! Dawood? Gdzie jesteś? Niech to szlak. Kurwa, jak się z nim komunikuje? Przez radio? Skąd ja kurwa wiem jak? Niczego nie słyszałeś, stary. Dobra. Czyli krótko mówiąc, sytuacja jest taka, jaka jest. No, kurwa, no, spierdoli. Prawdopodobnie jeszcze będziemy mieli z nim do czynienia, ale to zapewne w późniejszych etapach w grze. No, a teraz nie ma co, pora się zająć innymi kwestiami, questami pobocznymi, bo jak Bloody powiedział, trzeba je wszystkie wykonać. Dobra, zjeżdżamy z tej windy. Znaczy, windą, przepraszam. W ogóle pojawiło się też na mapie, właśnie jest coś takiego jak pomów z Irwinem i to jest zadanie, zaraz nie znajdę. O, pomów z Irwinem, jakby martwy obiad, ale zauważcie, że tutaj nie mam żadnego zadania martwy obiad, to coś takiego się pojawiło. I nie wiem do końca o co chodzi, wiecie, z tym porozmawiaj z Irwinem. Wyzwanie, martwy obiad. I co ciekawe, jest to zaznaczone zadanie na... jakby takie było dosyć... O kurwa, zmieniło się i już nie mam tego. Ej, a ja chcę martwy obiad teraz znowu sobie zmienić. Jak to mam zrobić? Ej, a ja chcę martwy obiad, jak ja to zrobiłem wtedy? Kurwa mać! Poczekaj. Dobra, cicho bądź. Ja chciałem martwy obiad wykonać! Co to się... W ogóle co to było za misja? Dlaczego to zniknęło nagle? Ale się chyba wkurwie. Dobra, idziemy tutaj to sprawdzić. A ty spierdalaj z tą tablicą. Ciągle tylko tej tablicy pierdoli. No dobra, jesteśmy na miejscu. No i co? Nie mam kurwa tego dodatkowego zadania. Ale jestem na siebie zły. Jest tylko ten ziomek, co tutaj ostatnio kazał mi nieźle strzelać. A tego jakoś zadania z tym obiadem, no nie wiem. To było jakieś chyba misje takie... Kurwa, ale jestem na siebie zły. Bo po co zmieniałem tą misję? Mogłem tu przyjść ją wykonać, ale tak... Nie wiedziałem, że tak to się zrobi. No, trudno. Trudno, nie wiedziałem. Tu mam inne za to rzecz do zrobienia z tego, co widzę. Jest takie zadanie jak pomów z Kurtem. Dobra, pomówimy z Kurtem, to jest też jakaś zadanie poboczne, pewnie się rozwinie, więc skoro jedno wykonaliśmy, czas najwyższy na kolejne. Crane, ten twój dynamit przerobię na bomby odłamkowe. Poszatkują zarażonych jak kombajn. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. No, może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale wysportowany z ciebie gość, dasz radę. Dobra, kurwa mówiąc. Coś tu się dzieje gdzieś w pobliżu. Znajdź akumulator ciężarówki. Nie jest to daleko, więc spokojnie możemy spróbować wykonać to zadanie. Przy okazji już słyszę, że ktoś tu woła. Jest jakieś też wezwanie gdzieś tu po drodze, to może kogoś uratujemy przy okazji. Jak i tak biegniemy w tą stronę, to uważam, że w sumie... Czemu nie? Chociaż... O nie, to tylko jakiś gościu. ...z ekipą epidemiologiczną. Zespół czwarty. To było dwa dni przed zamknięciem miasta. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, czy ludzie czują się dobrze. No to pukaliśmy do drzwi. Czasem było słychać głos, który brzmiał normalnie, a po wejściu okazywało się, że to przemieniec. Szalony i wściekły. Ale został mu jeszcze taki głos, by mógł robić ludzi w konia. Czasem było ich kilku. Kombinezony są dość mocne. Są z PCW, wzmocnionego podwójną warstwą poliwęglanu. Myśleliśmy, że nic nam nie grozi. Ale okazało się, że gryzonie potrafią to przegryźć na wylot. Czasami widzę kolegów z oddziału kuśtykających po mieście. Cholernie mnie to przygnębia. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Wszyscy są gryzoniami.
ale nie mogą gryźć. Zabrakło im rozumu, by zdjąć maski. Mówię ci, robi się tu coraz dziwniej. Dobra, czyli to były takie losowa pogawędka, co nie, jakiś gość sobie siedzi, chciał się podzielić swoimi spostrzeżeniami, no i mu się udało. O kurwa, ten jak mu tam, ten kto rzuca gównem. Zobaczmy w ogóle co ja mam takiego z ciekawości. Mam kotwiczkę. Spoko. Dobra, zabijmy po pierwsze tego gównorzucacza, bo on mnie zawsze wkurwia strasznie. No, go szybciutko załatwmy. No i teraz sprawa wygląda prosto. Coś tu trzeba zrobić z tą ciężarówką. Nie do końca wiadomo co na dobrą sprawę. O, było coś, jest coś. Jest, mamy akumulator, czyli proste zadanie. Nie trzeba było nikogo zabijać, że tak powiem. Na chwilę odciągnęliśmy tego grubasa, żeby przypadkiem nie zrobił żadnego rozpierdolu. No ale jak sami widzieliście, nie było to w żadnym wypadku konieczne. No i tak właśnie chyba kolejna misja zostanie wykonana. Mam ten akumulator, Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odłamki. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przynieś je, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Wchodzę w to. Części metalowe, no dobra. To może robić za odłamki. Dobra robota. Cukier, choć trochę brudny. Wszystko jedno. Potrzebuję go do bomby, nie do herbaty. Te kable się nadadzą? Nadadzą się. Dobra, to mamy wszystko. Daj mi trochę czasu. Dam ci znać, jak skończę. No dobra, krótko mówiąc, kolejne eleganckie zadanie zostało wykończone. I teraz poczekaj, aż Kurt skończy bombę. Czyli widzicie, że to zadanie tak jakby cały czas trwa. No ale to już sobie nie będziemy teraz czekać specjalnie i spać, żeby dostać tę bombę. Po prostu tutaj wrócimy przy okazji gdzieś. Teraz tak, znajdź krzewy lawendy. Zobaczmy jeszcze ten krzewy lawendy. Co teraz by tak wykonać sobie? Tak właśnie się nad tym cały czas zastanawiam. Poszukaj brata Osmana w markecie. Może to wykonać. Zobaczmy, albo nie, zobaczmy co tu jest najbliżej właściwie. Właściwie wiecie co? Tu jest jeszcze jedna misja do wykonania. No do wzięcia się znaczy. Wiecie co? Weźmy tą misję i ją zróbmy. Skoro jesteśmy już tutaj, zobaczmy co od nas chce Jafar. Co się dzieje? Ktoś ewidentnie musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Tu Serep, jestem z grupą Hansona. Zdarzył się nam wypadek i potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha, nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. W kółko to samo. Czy Brecken o tym wie? Powiedział, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, wysyłanie kogokolwiek jest zbyt niebezpieczne. Przejdę się tam na zwiady. Byłoby dobrze. Hanson rządził żelazną ręką. Nie wiem, jak cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z nim u steru. Chyba, że to pułapka. Dobra. Czyli tak, bezpieczeństwo za wszelką cenę. Znajdź grupę Hansona na terenie osiedla mieszkaniowego. Czyli dzisiaj zajmiemy się właśnie tym zadaniem. Osiedle mieszkaniowe jest w chuj daleko. Po drodze mamy kilka innych rzeczy. Ale cóż, quest to quest. Trzeba wykonać. Tak więc, no osiedle mieszkaniowe! Crane, tu Kurt. Bomba gotowa, możesz przyjść. Okej, wpadnę po drodze. Muszę przyznać, że ten Kurt bardzo szybko się wyrobił z tą bombą. Dobra, tak będziemy wracać po odebranie nagrody za tego Hansona, to wtedy też pomyślimy o tej bombie. Na razie napierdalamy po bombę, znaczy po Hansona, po grupę Hansona. Wybaczcie, cały czas mi się myli. Jeb, jeb, jeb na rury i teraz wzdłuż. Blady parkurowiec, blady mistrz parkura. Jafar, tu Crane. Jestem na miejscu. Cały budynek jest pod prądem. To robota Hansona. On pierwszy opracował elektryczne pułapki. Ma do tego dryk, bez dwóch zdań.
No dobra, czyli krótko mówiąc, cały teren jest taki troszkę zabezpieczony prądem. My jakoś spróbujemy to obejść, to znaczy, o, wyłącz generator. Nawet gra nam ułatwia sprawę, pokazuje nam dokładnie, gdzie musimy pobiec, żeby ten generator wyłączyć. No to super. Nic, tylko po prostu ten generator wyłączyć. Poczekajcie, bo tu będzie chyba problem mały. Ej, co tam się dzieje? Idźcie to zobaczyć! Weźmy gazy trochę. Weźmy też gwoździe. Rzućmy kolejną flarę, zanim zombie się znudzą. I wyłączmy generator. Znalazłem Hansona. Wygląda na to, że spadł, a później wykończyły go gryzonie. Nie żyje już od dłuższego czasu. A co z pozostałymi? Dam ci znać, jak coś ustalę. Dobra. Ej, co to jest w ogóle za zombie? A, bo to są chyba te plujki. Dobra, walić. Nie, że tak powiem, nie chce mi się ich jakoś konkretnie zabijać. Idziemy wyłączyć drugi generator. Czyli widzimy, że główny bohater Hanson już kurwa zdechł. No dobra. Może zresztą nie było tak źle. Ej, zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, to powinno ich trochę zająć. A, to nie było od tego? A, to było w ogóle... Kurwa mać. Dobra! Kurwa, 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 kurwa! Dobra, sytuacja jednak nie jest taka kolorowa. Kurwa, niewiarygodne! Tu była pułapka? Ale, że gówno się wdepł. Dobra. Zabijmy tego. Dobra, i teraz... Tego też zabijmy. I teraz, tak z ciekawości, wypróbujmy może... maczetę korek. O kurwa. Poczekaj, poczekaj, bo ja chcę ją wypróbować. Ja pierdolę. Maczeta korek, gówno, a nie maczeta. O, zadziałało. Znaczy tak całkiem zgrabnie. Ja pierdolę, ile życia przez tego prąda. Tyle życia straciłem. Wyłącz to, bo kurwa się pozabijam, jak tak dalej pójdzie. Co za burdel. Mogłem od razu zrobić tu siekę, a nie kurwa się wygłupiać. Chciałem to jak zwykle zrobić po tajniacku i jak zwykle gówno wyszło. Dobra, zamaskujmy się i otwórzmy ten zamek. Dobrze, że poziom łatwy. To może dam radę. Bo jakby były trudniejsze, to pewnie bym nie dał. Jest, pykło. Dobra, wbijamy. Dobra, jak zwykle gaza. Apteczek mam na szczęście dużo, ale kurwa, trochę tak słabo to zrobiłem. Dobra. Użyjmy kotwiczki. Prąd jest teraz wyłączony. No, elegancko. O, mamy jakąś skrzyneczkę nawet. Zobaczmy, tym razem średnie. O, patrzcie, pykło za pierwszym razem. Ale bladi, ty geniuszu. Zobaczmy, co jest w środku. Legendarny złoty łom. Bierem. I sakieweczka. Dobra, teraz musimy wejść troszkę wyżej. Jak powiem, jak mamy haczyk. Wspinanie się nie jest żadnym problemem, ani wyzwaniem. W ten sposób możemy się praktycznie wszędzie wspiąć, bez mniejszych problemów. Kurwa, co tu się wydarzyło? Ja pierdolę, wszyscy są martwi chyba. Albo śpią. A jeśli śpią, to mają kurwa zajebisty sen. Nie wygląda to za dobrze. Myślicie, że istnieją martwi, czy może jednak śpią? Wyłącz generator? Czemu mam wyłączyć generator? Wydaje mi się, że już wystarczająco rzeczy wyłączyłem. No ale dobra. Co nie? Kurwa, bloody, specjalnie schodzę na dół, żeby jakiś generator wyłączyć. O kurwa, jakie to zajebiste jest! To mi się czasami podoba. Dobra, wiecie co? Ale będę musiał zmienić sobie na... Nie, no daj spokój, zombie! Nie no, kurna. Ej, co tam się dzieje? O masz! Dobra, wyłącz ten generator.
Po chuj to wszystko, ale... Jak i tak już byłem na górze, więc to trochę śmieszne było szczerze. Nie to. Jak to teraz zmienić? O tak. No i nie wyszło. No nie, miałeś to zmienić. Dobra, chuj. No, tak się wchodzi teraz. A nie. Praktycznie nie musieliśmy generatoru wyłączać, żeby się tu dostać. Co nie? No ale dobra, wyłączyliśmy, bo chyba nie dało się wykonać tego misji, jak nie wykonalibyśmy, wyłączylibyśmy generatorów. I teraz tak, zbadaj okolice. No, spróbujmy zbadać. Już zbadałem ją troszeczkę. Potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha. Nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. Tu serem. No cóż, sytuacja nie wygląda za kolorowo. Wszyscy nie żyją na mój gust. Nie wiem, co tu jeszcze miałoby być do badania w sumie. Ale zbadaj okolice, cały czas jest napisane. Może pranie było jakieś nieświeże. Bo wszyscy, zauważcie, że poszli prać. Dużo osób jest bez bluzek. Nie no, nie widzę tu niczego podejrzanego. Tutaj coś musi być. Mówi Sereb. Wygląda na to, że nie mamy już wyjścia. 2 tygodnie temu Hanson spadł z rusztowania tuż po uruchomieniu systemu. Ale teraz cały budynek jest pod prądem, a my jesteśmy uwięzieni tutaj. Nikt nie odpowiada na nasze prośby o pomoc, a zapasy już się nam skończyły. Zostało nam tylko trochę cjanku, który Hanson zabrał ze sobą na wszelki wypadek. Biorąc pod uwagę dostępne możliwości, wspólnie postanowiliśmy pójść tą drogą. Mogliśmy próbować kanibalizmu, ale wtedy bylibyśmy tylko cwajszymi gryzoniami. Tak będzie lepiej. Poza tym chyba nie tacyśmy cwani, skoro daliśmy się tu tak uwięzić Hansonowi, prawda? Dzięki za znalezienie nas. Kimkolwiek jesteś. Przepraszam za bałagan. Mówił Seref Hassan. Jafar, znalazłem resztę jego grupy. Nie żyją. Popełnili samobójstwo. Co? Dlaczego? Co tam się stało? Hanson włączył prąd, aktywując wszystkie zabezpieczenia, po czym spadł i zczezł. Pozostali utknęli na dachu bez żadnej drogi ucieczki. Kiedy skończyły im się zapasy, postanowili się wypisać. Nie mogli dostać się do budynku? Tylko Hanson miał klucz. Chyba nie ufał pozostałym. Nie, Hanson nigdy nie ufał nikomu. Szkoda, że oni mu zaufali. Dzięki, że to sprawdziłeś, Crane. Bez odbioru. Ach, no, krótko mówiąc... Niestety, porobiło się to, co się porobiło. Zadanie wykonaliśmy. Okazało się, że tutaj ludzie popełnili samobójstwo. No niestety, czasami tak bywa. Nie wszystko zawsze się układa. Czasami ludzie się popełniają głupoty. A w tym przypadku głupota tak właśnie wyglądała. Swoją drogą, czy Hanson tam miał klucz? To mnie zaciekawiło w sumie. Bo ja znalazłem ciało Hansona. W sumie może miał klucz i mogłem otworzyć wtedy te pomieszczenie, ale... Już nie chciało mi się, nie chce mi się szczerze mówiąc tam biegać i szukać tego jakoś klucza, bo tam w środku i tak pewnie niczego by nie było jakoś szczególnie ciekawego. Poczekaj! Kurwa mać, zawsze się źle ustawię i potem... Masz, giń! Nie było w pobliżu nawet zombie, więc kurwa nic wam się nie mogło praktycznie stać, no... Nie oszukujcie się, mieliście bardzo wygodną sytuację. Ręce do góry! Dawaj kasę! Anioły cię zesłały, przyjaciel. Ten drań skopałby mnie na śmierć. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Dawaj kasę! Tylko tyle? Żenujące po prostu. Ja tu się poświęcam, oni tak mi się odwdzięczają. Chyba zrezygnuję z tej funkcji bohatera. Dobra. Widzimy się u Kurta. No dobra, jesteśmy na miejscu. Porozmawiajmy z nim, zobaczymy, co za fajny dynamit nam zrobił. Masz dla mnie bombę?
Mam prototyp. Jest na stole, gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Za dnia szroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca na przetestowanie bomby. Dobra, wypróbuję to w tunelu i opowiem ci, jak było. Jedna uwaga. Pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie, jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział, ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia. No nie wiem, jak przestaną wybuchać petardy, to wtedy... Zanim zdążę, to wtedy bomba wybuchnie, to... Tak średnio w sumie zdążę to wypróbować. No dobra, mamy ogólnie bombę. I zadanie polega... Jest trudniejsze dosyć, ponieważ nocą... Trzeba umieścić bombę w tunelu. Nocą, co nie? Czyli kurwa mówiąc... Zadanie troszkę nam się skomplikowało. Niby nic trudnego mógłbym powiedzieć, ale... No cóż... Noc to noc! Zadanie łatwe to nie jest. I oczywiście zajmiemy się tym, ale już w następnym odcinku. A dzisiaj jeszcze kończąc odcinek, wykonamy sobie wyzwanie od Irwina. Czyli zrobimy mały rozpierdolek i w tym akcencie zakończymy odcinek. Kane, skarbie! Podbijamy stawkę. Potrzebuję trupów. Mnóstwo. Nieogarnione mnóstwo trupów. Gotów na kolejną porcję magii kina? Dawaj tą spluwę, Aninia, nie pierdol! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, no stary! Ej, no stary! A, tutaj. Pięknie. I... akcja! Dobra, ogólnie zadanie średnie. Dam radę. Tem, 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 tem. O kurwa. To jest trochę średnie zawsze. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem. Zombie, 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 zombie. O kurwa, no daj spokój, stary. Czekaj, mówię, że muszę chyba oszczędzać jednak tą amunicję, bo ja tak... W sensie muszę chyba jednak strzelać pojedynczymi. Bo zauważyłem, że mam ograniczony magazynek. I to jest problem lekciutki. No dobra, tak połowicznie to załatwione na razie jest. Połowicznie mówię. Połowicznie dlatego, że w połowie. O ty chujo. Leżeć. Dobra, tutaj dziś było mnóstwo zombie. To idziemy, ale wiecie co, przydałaby się lepsza miejscówka. Ja sobie tu wejdę. Co się kurwa, kto we mnie plunął? W sensie, gdzie jest ten smród, który we mnie plunął? Nieważne. O, trochę mało czasu mi zostało. Trochę mało czasu mi zostało, chyba mogę nie zdążyć. To nie jest taka łatwa zadanie, nie jest takie łatwe zadanie, jak się mogłoby wydawać. Bo ciężko się strzela w te zombie tą bronią jednak, wiecie? Mało amunicji mam, ciężko się strzela. Och, jeszcze tego mi brakowało. Czas się chyba skończył. Nie żyję, super, zginąłem z dupy tak naprawdę, bo miałem pełne HP. Norma, norma, zawsze to samo. Zawsze to samo, że tak powiem. Cięcie, to było okropne. Jedyną rzeczą, jaką tam zabijałeś, był mój film. Możemy spróbować ponownie, ale tylko dlatego, że nic mnie to nie kosztuje. No, amunicja jednak kosztuje całkiem sporo, no ale dobra, jeszcze raz spróbujmy. I... akcja! Boże, jak się ciężko z tego strzela, to jest tak... Tak się trudno strzela z tej broni tutaj. Dochodzę do takiego wniosku. Strasznie trudno. Nie wiem, no tak po prostu ciężko się strzela z tej broni, że ja pierdolę, no strasznie ciężko. Poza tym zacznijmy od tego, czemu ja już nie mam amunicji.
co, że ja niby swoją amunicję wykorzystałem? Bez sensu troszeczkę, nie uważacie? Aha, to ja jeszcze swoją amunicję do tego wykorzystuję, do tej całej maskarady. A patrzcie, mam nieograniczoną ilość. Ja pierdolę, to zmienia postać rzeczy. Cały czas byłem przekonany. Ja tak ostrzenie strzelałem, bo cały czas byłem przekonany, że ja mam ograniczoną ilość amunicji, a to kurwa tak nie jest. Spierdalać stąd. No to tak, to jest banalnie, no proszę państwa. Strzelanie takie jak głupi na oślep, to kurwa, to ja to wiecie, to jest żaden problem. Ja myślałem, że to celnie trzeba, bo myślałem, że jest to ograniczona ilość amunicji, a tak to... Dajcie się spokój. Trzecie! I wystarczy. Fantastycznie! Kimkolwiek będzie bohater tego filmu, grasz go jak zawodowiec. Oczu nie mogłem oderwać. Wkrótce przygotuję następne ujęcie, zjaw się u mnie koniecznie. Oto twoja kasa. Wiecie, na co jestem zły, że kurwa, zobaczcie, co się w ogóle stało, że cały mój magazynek wyleciał, a to powinno być tak, że on mi to stawia, ale oszustwo. No dobra, mniejsza o to, w każdym razie w tym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się podobał, no i zachęcam was do oglądania w kolejnych odcinków, jeszcze chodźmy, weźmiemy nagrodę od Jafara. No dobra, to siemaneczko!